Dobry wieczór Państwu. Z cyklu Szmaciarskie Porady przyszło mi do głowy, żeby zaprezentować Wam wędkę, która jest moim zdaniem wyjątkowa, ale również nasza grupa jest wyjątkowa i Król Szmaciarzy też jest wyjątkowy, a to jest właśnie wędka zrobiona i zaprojektowana, w sumie zrobiona przez mojego kolegę, a zaprojektowana przeze mnie. Zobaczcie, oczywiście nasz Król Szmaciarzy też jest wyjątkowy, więc jest tutaj taka mała dedykacja dla niego. Król Szmaciarzy Trout Edition. Oczywiście jak przystało na porządnych twórców i porządnych wędkarzy szmaciarskich, wędka jest hademade. Piękna pianka, ciepły uchwyt. Doskonała wędka, zaraz powiem parę słów o jej przeznaczeniu. Troszkę pedalskie są tutaj omotki, ale nasz przyjaciel Krzysiu bardzo lubi takie kolorki. Tak, dzielona pianeczka, elegancko, z opisem, małe przelotki, przelotki bez nazwy, nie żadne Fuji, Srudzi, tylko taka oto wędeczka. Dobra, słuchajcie, wędka została stworzona pod pstrągi do łowienia w większych rzekach, ale niekoniecznie. Jest bardzo długa, bo ma 3,30 długości. Jest to wędka zrobiona z blanku muchowego, dosyć wysoki węgiel, ale jednocześnie nie jest taka bardzo lejąca, ale pięknie wchodzi w parabolę. Oczywiście do łowienia lekkimi przynętami, łowienia pod prąd lekkimi przynętami. I co jest ciekawe, no można na takiej wędce wyholować stosunkowo dużą rybę, nawet bardzo dużą. Ona pięknie idzie w parabole, pięknie trzyma rybę. Dlaczego taka długość? No po pierwsze dlatego, że my lubimy po szmaciarsku łowić w różnych trudnych rzekach, mało dostępnych, gdzie jest dużo trzcin, dużo różnych przeszkód. Więc taką wędką mamy możliwość obłowienia rzeki, no jakby powyżej trzcin, ponad trzcinami. Daje ten też nam możliwość, taka długość, nie wchodzenia rybom po prostu na głowę, jak ryby stoją w burtach. To jest też bardzo istotne. No i takie łowienie właśnie na jigi, na drobne gumki, drobne larwy, robaki, przypomina trochę łowienie na długą nimfę. Dlatego też ta długość jest odpowiednia po to, żeby dobrze tą przynętę poprowadzić i zaprezentować. No i taką chciałem Wam zaprezentować rzadko spotykaną wędeczkę, ale bardzo, bardzo fajną. I gdyby ktoś był taką wędeczką zainteresowany, to po szmaciarskiej znajomości, w końcu grupa Team Szmaciarzy i Przyjacioły, może się do mnie zgłosić i ja postaram się jakiś projekt takiej wędki w połączeniu z moim kolegą zrealizować. Cieszymy się, bo w końcu słońce wyszło, pogoda się zrobiła chociaż na trochę. Do zobaczenia nad wodą.